Proszę Państwa, nie pytajcie co tam robiłem, po prostu byłem. A propos pytań, odpowiemy sobie dzisiaj na parę ciekawych pytań, Waszych pytań, dlatego ciekawych, albo i mniej ciekawych, bo Waszych, nieważne, dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy. W ogóle to Was witam na dzisiejszym odcinku, jesteśmy w Barcelonie, słonecznej Barcelonii, nieco wiecznej, jak widzicie, może szaleje, a my obecnie idziemy do sklepu, naszego półlokalnego sklepu i na skatepark, który jest tuż obok naszego sklepu, więc sobie pojeździmy, odpowiemy na pytania i spędzimy miło poranek. Dzisiaj przy śniadanku pozwoliłem sobie zadać pytanie, a właściwie pozwoliłem Wam zadać mi pytania, na które ja będę odpowiadał. I plan jest taki, że sobie troszeczkę tutaj pojeżdżę na tym mini skateparku, przy sklepowym skateparku i odpowiem na Wasze pytania, których już jest cała masa, mimo że to było dosłownie chwilę temu, więc nie przeciągam, chowam telefon i sobie rozkminimy jakąś tutaj linię albo jakieś sztuczki pojedyncze. Zaczniemy tam, bo mega wieje wiatr. Cyk, tapik. Płoterek, bardzo podobny do tego, który mamy w AWF w Krakowie na skateparku. Może ten jest nieco płaski, bardziej płaski niż w Krakowie w AWF na parku. Obok mamy dwa bęki, dość strome, ale mają łagodny podjazd. Tam z tyłu za nimi jest lądowanie. Nasuwa mi się jedna myśl, aczkolwiek nie wszystkie moje partie ciała chyba są odpowiednio rozgrzane, a tu wszystko jest suche i twarde, więc na razie takie myśli gdzieś tam oddalamy na dalszą część odcinka, a zmęczymy sobie ten kłoterek. Pewnie już mamy w minutę odcinka i nie było żadnego barspina, więc to chyba jest dobra pora, żeby przywalić jakieś śmigiełko. Śmigiełko jakieś, może do tapa, może być do tapa. Do tapa. Pyniek od razu, au. A śmigło było to co? Dżemik? Może być dżemik dla odmiany. Aj, trochę podskoczony, ale myślę, że może to być wybaczalne. I co? No te bęki zostawiamy, ale wrócimy. Wrócimy do bęków. Pan Benek zasługuje tutaj na uwagę, bo jest naprawdę, naprawdę przyjemny. I może ta przeszkoda teraz? A może odpowiem na jakieś pytanie? Pytanie tam było na pewno, jaki jest mój ulubiony smak Tigera? Zdecydowanie zielona UFO, zielony kaktus, albo kaktus w zielonej puszce. Nieważne, tutaj macie zdjęcie, bo akurat go nie mam przy sobie, ale to jest mój ulubiony definitywnie smak Tigera. Jest jeszcze parę innych moich faworytów, ale to jest top 1. A teraz zdziabnimy sobie tą przeszkodę. I pym, oto GT, ale jedziemy dalej. Pym, myślę, że ta przeszkoda do czegoś się nada, a ja odpowiem na kolejne pytanie, czyli co ja właściwie tutaj robię. A raczej pytanie powinno brzmieć, co my tutaj robimy? Albo co ja robię, bo właściwie różne rzeczy tutaj robimy, ale ja osobiście jestem tutaj na wakacjach. Trochę odpoczywam, ostatnio był naprawdę wzmożony czas, a dużo rzeczy robiłem naraz, więc jestem tutaj na takich rowerowych wakacjach. Jeżdżę sobie, chilluję sobie, dobrze się bawię, ale też dla Was nagrywam. Będzie cały duży materiał, będzie jak wrócimy stąd, bo nagrywamy jakieś tam pojedyncze rzeczy w wolnym czasie, ale coś się z tego ulepi, miało nie być vlogowane, a jak widzicie, nagrywam dla Was, bo jestem miły, docencie, napiszcie coś miłego, zostawcie łapkę w górę, to może jeszcze coś dla Was nagram. A propos wzmożonego czasu, intensywnego czasu, dlaczego nie miałem czasu i dlaczego było ciężko trochę, to byłem zajęty na przykład editem, który macie tutaj, proszę go oglądać, wysłać do mamy, taty, siostry, córki, brata, dlatego że z Adamem włożyliśmy całą masę pracy, aby on powstał, naprawdę nie było lekko, zresztą powstanie making of, cały backstage tego editu, wszystkie gleby i po prostu wszystkie tam rozterki z tym związane, także czekajcie, będzie naprawdę spoko. I a propos jeszcze intensywnego czasu, pytacie co z Yardem, czy projekt został porzucony, czy jeszcze coś będę tam działał. Oczywiście, że temat Yardu nie został porzucony, nad tym też bardzo intensywnie pracuję. Jak wrócę do Polski po moich rowerowych wakacjach, to wrzucę Wam na jakim to jest etapie obecnie, bo naprawdę się zadziało. A teraz myślę, że sobie wrócimy do jakiegoś trikowania tutaj. Adam postanowił zmęczyć krawężniczek, więc niech sobie chwilę pomęczy swój krawężniczek, a ja Wam odpowiem na kilka pytań, więc kilka szybkich strzałów. Kiedy slope duro? Slope duro, moi drodzy, czy to w ogóle istnieje? Ja mam fulla, mam brapa, da się na nim robić bar spiny, ale na pewno nie jest to slope duro. Kiedy triple flip? Nigdy, nie mów nigdy,
ale raczej na razie na pewno nie planuję. Kiedy wreszcie rotor? Rotor, moi drodzy, jest ze mną na tym wyjeździe, ale podczas nagrywania editu, który oczywiście macie tutaj albo nie macie, ale go oglądajcie, się przyzwyczaiłem do jazdy bez hamulca i całkiem spoko mi się jeździ, ale jak najbardziej rotor do mnie wróci. Wrócę, będzie sezon zimowy na Łysej, tam chcę mieć ze sobą hamulec, więc na pewno hamulec, rotor i tak dalej wraca do mnie. Gdzie vlog? No, oglądasz go właśnie, gościu. How to Barcelona trip, tak jak ze Szwecją. Nie wiem, czy nagram to tym razem, ale jak nie tym, to następnym. A byłem tu już tyle razy, że myślę, że mógłbym coś takiego nagrać, bo no bo wiem, jak tutaj co zrobić i jak jechać i za ile jechać i po co jechać. Także tak, kiedyś takie coś będzie. Czy Adam Operator zrobi flipa na tym wyjeździe? Adam, zrobisz flipa na tym wyjeździe? Zobaczymy. Zobaczymy, jak fantazja poniesie. W ogóle mam taki wewnętrzny challenge tutaj, jak Adam zrobi flipa do gąbek na rowerze, to ja zrobię flipa do gąbek na czymś innym. Jak Adam zrobi flipa na Rezi, ja też zrobię flipa na Rezi na czymś innym, a na czym to możecie zobaczyć na moim TikToku. Na moim TikToku założyłem, moi drodzy, w ogóle TikToka, chyba że już go usunąłem, ale jak nie usunąłem, no to zapraszam serdecznie, tam troszkę spamuję na tym wyjeździe. Zobaczymy, czy będę go miał po wyjeździe, czy nie. Póki co mam. Wymarzony trik. Nie mam wymarzonego triku. Mam parę trików jeszcze na pewno do odhaczenia w najbliższym życiu, więc sobie będę sukcesywnie je odhaczał, więc śledźcie, obserwujcie. A my lecimy do kolejnego pytania. Kto rano wstaje? Kto rano wstaje, ten idzie na sesji na parku, a wcześniej je pyszne śniadanko, później nagrywa dla was vlogasa, później patrzy na morze, później idzie na obiadek, później na lapomkę, później robi jeszcze parę innych fajnych rzeczy, ogólnie dobrze się bawi, nie marnuje ani chwili. W których latach miałeś największy progres na rowerze? Trudno powiedzieć. Zawodniczy na pewno w 2019 roku, to był mega dobry sezon przed wybuchem pandemii, epidemii, zwał jak zwał, przed tym wszystkim to był na pewno najlepszy sezon zawodniczy, ale myślę, że nie ostatni. Na pewno wrócę jeszcze na zawody i będzie całkiem fajnie zawodniczo, a największy progres zależy z czym, czy sztuczkowy, czy o latanie hop, czy taki ogólny progres, czy taki mentalny troszkę. Cały czas progresuje, cały czas do przodu, więc trudno mi jest po prostu powiedzieć, kiedy był on największy. Jak Mac Dirt względem SB, Race Kinga i tak dalej? Proszę Państwa, Mac Dirt KHE, bardzo fajna, szybka opona, ale wypowiem się, jak się zapcha błotem. Zresztą mi tak się nie da ich kupić, więc to jest mój prywatny problem i nikogo innego nie będzie dotyczył, no bo nie będzie miał takiej opony, także przykro mi. Pojeżdżone, czyli ostatnie pytanie. Kiedy się uśmiechniesz? Pyta Piotrek Krajewski. Piotrek, kiedyś się może uśmiechnę, a my wracamy do nagrań. Barskim bez zbędnego pośpiechu, w końcu jesteśmy w Hiszpanii, tutaj się naprawdę nikt nie spieszy, ale spójrzcie ile tutaj jest przelotów. Tutaj mamy rower i tak naprawdę dwa rowery przelotu, czego pewnie nie widzicie na tym obiektywie, ale generalnie jest dużo lotu jak na takie malutkie wybitko. I co, dziabniemy sobie jeszcze jakieś tyliczki, bo się da. Proszę Państwa, przyjechała ochrona. I mamy 5 minut, żeby się stąd wynosić, bo tu nie wolno jeździć na rowerze, się okazało. Także mała buba tutaj wynikła, więc się sprężamy. Miło ze strony pana, że nam pozwolił pojeździć jeszcze 5 minut. Także jest git. Co Adam, lecimy. Szybciutko. O, jakie szalone salto. Ten na Łysej step down to jest cud i mistrzostwo świata w porównaniu do tej podbitki, choć tutaj mają bardzo podobną wysokość. Mamy pociąg, no była sekunda przerwy, bo jechał pociąg. A propos step downa na Łysej, były pytania odnośnie Łysej i właśnie skakania na Łysej i tak dalej. Do tego wrócimy, jak będę w Polsce, bo pojadę tam, wytłumaczę. Tutaj odpowiadamy na pytania, no dotyczące Barcelony, wyjazdu, no i mnie powiedzmy, więc więc lecimy dalej. Lekko niedokręcony, ale nie ma czasu na poprawki, więc zmieniamy przeszkodę od razu. To wybicie dużo przyjemniejsze niż to quarterowe tam, ale dobija, więc frontala nie robię, bo może by było fajnie, a może bym płakał przez resztę tripa, że nie mogę siedzieć. Także szkoda po prostu mi tyłka, wprost mówiąc. I co, chyba musimy uciekać? Albo nie, czekamy, nagrywamy, dopóki nie przyjdzie ochrona, bo no bo co, i tak już tutaj nie wrócimy. No. Jeszcze tutaj wolno jeździć na rowerze. Także nie rozumiem. No normalnie jest tam rower,
Więc nie rozumiem, dlaczego nas pan ochroniarz chciał wyrzucić. Mamy, proszę państwa, triczek. Mamy też pana z ochrony, także zaraz będzie chwila prawdy. Wyjaśnię sytuację. Cyk, śmigiełko, na koniec, a mówię na koniec, bo się z ochroną raczej nie dogadamy, a też nie ma co dyskutować. Mamy co dzisiaj robić, bo zaraz idziemy na obiadek i na lapomkę. Ale teraz wam odpowiem na pytanie, które ostatnio często padają, czyli czy będzie odcinek stal versus aluminium. Będzie odcinek, możecie zadawać tutaj pytania wszystkie dotyczące tego tematu. Rzecz kolejna to... Czy warto kupić Octomone Zirkusa? To też pada, no bo jak wiecie, od 8 miesięcy jeżdżę na tym rowerze. Zresztą ja przyjechałem tutaj do Barcelony 8 miesięcy temu nagrać bike check tego oto sprzętu. Czy warto kupić? No katuję go od 8 miesięcy, nic mu nie jest, więc chyba po prostu warto. 2-kilowa aluminiowa rama z fajną geometrią, no z czystym po prostu sumieniem polecam. Kolejne pytanie, czy wrócę kiedyś do stali, skoro zawsze mówiłem, że ino stal, a tu nagle cały sezon jeżdżę na aluminium, a miało być tylko na chwilę. Wiecie co? Wrócę. Myślę, że wrócę do stali, bo jednak tutaj gdzieś w serduszku mam stal cały czas. Jak czegoś nie wiecie, piszcie w komentarzu. I teraz kończymy, uciekamy ze skateparku, idziemy na obiadek, idziemy na lapomę. I czekajcie na kolejny jakiś materiał z Barcelony. My się bawimy, odpoczywamy i do zobaczenia. Oglądajcie edit, tutaj jest, albo był wcześniej, albo oglądajcie edit. Jest na kanale, wysyłajcie wszędzie, gdzie się da. I tyle.